Katowice łączą trzy religie. Po raz kolejny wydany został kalendarz, dzięki któremu każdy może dowiedzieć się o świętach i ważnych dniach wyznawców innych religii. Niektórzy wierzą, że przez taką edukację ludzie mogą lepiej zrozumieć obcych. Łukasz Kądziołka. Różnią się wyznaniem, ale co roku łączy ich wspólny projekt. Katowice przy współpracy z przedstawicielami kilku religii ponownie wydają kalendarz trzech religii. Główną przyczyną tego, że ludzie nie potrafią szanować siebie, że są wojny, to jest po prostu niewiedza o drugim, tak? W związku z czym kalendarz jest tym narzędziem, który przekazuje konkretne treści o danej religii. Z kalendarza można się dowiedzieć, kiedy wypada Chanuka lub kiedy zaczyna się Ramadan. Odkrywanie kolejnych kartek jest okazją do poznania zwyczajów ludzi wyznających inną wiarę, których w Polsce cały czas przybywa. Czyli tutaj pracowaliśmy na ten kalendarz, mogę prosto pytać go i wtedy może on informuje nasze środowisko, o co chodzi w tym kulturę chrześcijańskiej, katolickiej, wigilię, inne święta. I tak jak robiliśmy nawet później, zrobiliśmy takie trzy religie, przykład pogrzeb, jak to wyglądało. Urodziło taki pomysł. Później robiliśmy, jak wyglądało wesele. Od około 2 lat widać wzrost liczby wyznawców islamu, którzy przychodzą pomodlić się do muzułmańskiego centrum w Katowicach. Kalendarz przypomina też o tych, którzy tworzyli to miasto. O ile wiem, to nawet w Katowicach przed wojną, gdzie ostatecznie Żydzi nie stanowili większej ilości, bo to było 8-10%, to ponoć 12% w jakimś tam roku, jednak Żydzi odgrywali dość dużą rolę i to dzięki temu, że głosowali na nich nie Żydzi. Kalendarz wydano w nakładzie 5000 egzemplarzy. Jest on dystrybuowany także poza granice naszego kraju. Część egzemplarzy będzie dostępna bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku w Katowicach.